Hej, witajcie w menu gry Warhammer 40 000 Space Marine. Jest to nieco inna gra od Dawn of War'a, aczkolwiek tego samego wydawcy. Wydana w 2012 siekanka trzecioosobowa, która nie odniosła sukcesu komercyjnego, zresztą była przyczyną upadku współpracy Relika z THQ. Ale mimo to jest całkiem fajną właśnie taką hack and slashowatą grą trzecioosobową. Nie będę nagrywał z niej całej serii, bo aktualnie już mam dość zajęty kanał. Może kiedyś. Na razie sobie rozegramy pojedynczy odcinek. Tak pewnie z pół godzinki pokażę wam gameplay, jak to wygląda. No to co? Kontynuujemy. Gramy tutaj jako kapitan Titus z zakonu Ultramarines. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Czasami, że chcę sprintować i mi włącza tak jakbym klikał Tab Shift, a klikam sam Shift. O, paszczenka, orków. Można się z nimi tak strzelać, bo w końcu mamy taki bolter fajny, taktycznego marina. Ale prawdziwa zabawa zaczyna się, kiedy przejdziemy do walki wręcz. O, jeszcze jedna. Paszczenka. One się nazywają Chopa, czy jakś, tak? Nie wiem. To są takie zwierzęta orków. Obwieszone ładunkami wybuchowymi, które mają zaszarżować na wroga i wybuchnąć na nim. Tutaj jakaś ukryta zbrojownia z amunicją. A my idziemy dalej. Naszej wielkiej pancernej zbroi kosmicznego marina. Szarża! I naszym mieczem łańcuchowym posiekamy tych wszystkich orków na kawałki. Odpalamy furię. Nikt nie stanie na drodze marinowi. Zabij go. Tak. Nie masz morty. Dobra. Musimy się zająć jakimś pociskiem. Odpalmy tutaj mechanizm. Oho, leci. Dobrze. Umieszczamy pocisk w... Umieszczamy pocisk w mechanizmie ładowniczym. I zaraz będziemy strzelać z takiego działa. Na tym pocisku akurat umieściliśmy ładunek wybuchowy. I teraz, kiedy zostanie on umieszczony w lufie, to wybuchnie, niszcząc całe działo. Okej. Czyli musimy podążyć za tym pociskiem i upewnić się, że zniszczy to działo. Chcemy zniszczyć je, ponieważ teraz jest kontrolowane przez orków. A orkowie, jak wiadomo, do dobrych stworzeń nie należą. Ostatnio na moim kanale dużo kosmicznych marines. Więc akurat i ten materiał się wpisze w tę modę. Jakieś tam groty sobie biegają. One nie są w stanie zaszkodzić mi. Biegniemy sobie tu do windy. O! A tutaj tymczasem jednego burszuja mamy do pokonania. Walka z burszujami zawsze ciekawa. Pokonamy go. Bij go, bij. Dobrze. I tak oto po burszuju. Tutaj w tej grze
Zdrowie odzyskujemy nie poprzez uciekanie od walki i chowanie się za osłoną, tylko poprzez egzekucję na wrogach. A sami Marines nawet nie używają osłony, więc nie było takiego zaimplementowania w tej grze. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby wejść do akcji ze swoim sztylem i ich posiekać na kawałki. Mamy tutaj naszą drużynę taktyczną. Jedziemy na górę walczyć z kolejnymi zastępami orków. Dzień dobry. Jakieś granaty, dodatkowa amunicja. Czy stanie nam ktoś na drodze? O tak. Idą sobie jakieś orkasy. Jeśli gdzieś wiecie się, czemu tak taki czas wybuchają, to oglądnijcie sobie odcinek o kosmicznych Marines z mojej serii z Dawn of War. Tam opowiadałem o tym, jak działa uzbrojenie Marines. Właśnie używałem sztandarowej broni, czyli Voltera. Oho. Kolejni orkowie. Jak zwykle próbują nas zraszować. Bo do niczego innego nie są w stanie doprowadzić. O, jeszcze tutaj sobie coś żyją. Oczywiście też przetargali materiały wybuchowe. Co możemy wykorzystać przeciwko nim? Otwieramy drzwi dalej. Tutaj jest ten pocisk. Powinien gdzieś tu być. Jakaś sterownia. I kolejna winda wyżej. Podbiegnijmy trochę. Widzicie, mamy dostępny nie tylko zwykły bolter. Mamy też pistolet bolterowy, do którego jest nieograniczona amunicja. Bolter snajperski. Bolter Stalker Bolter. I wyrzutnie zemsta, która strzela takimi pociskami, a następnie specjalnym przyciskiem możemy je detonować. No, poza tym przy boku nam ciągle wisi ten niezawodny sztyl. Więc jedziemy do góry. Zaraz powinniśmy być już na samym szczycie tej wieży i zobaczymy, czy to działo zostanie zniszczone zgodnie z planem. Tutaj jakieś groty. One nie są żadnym przeciwnikiem dla kosmicznego Marina. No a tu mamy kapsułę z kolejnym sprzętem. Dostaliśmy furię dla zasięgowej broni. Furię możemy aktywować, kiedy nam świeci się tutaj po lewej na dole na żółto ta ikona. I ona w przypadku walki wręcz po prostu sprawia, że nasze ataki są dużo potężniejsze, a przy okazji odzyskujemy też zdrowie. Tak jak poprzez egzekucję. Na przykład taką, jak przed chwilą wykonałem. Natomiast w broni zasięgowej furia spowalnia czas i sprawia, że możemy dużo więcej pocisków wystrzelić. Aha, dobra, trzeba osłaniać teraz naszego braciszka bojowego, który
umieszcza pocisk z powrotem na ładownicy. No. Kolejni orkowie. Możemy uruchomić furię i bardzo ładnie tutaj postrzelać. Dokładnie. Postrzelajmy sobie ze stalkera może. O, słyszę bestię. Niszcząc je w szeregach wroga można też wybuchnąć kilku orków, więc to jest zawsze dobre. Ale nie wolno im dopuścić się na bliski zasięg, bo wtedy... O tak. Jest moc. Kiedy wybuchną nam w twarz, to zadają naprawdę duże wrażenie. Mam akurat niepełne zdrowie, więc... egzekucje nie są aż tak potrzebne. O, aczkolwiek właśnie uderzył mnie burszuj. A ci kolesie mają dużego kopniaka. Muszę go szybko zestunować i zaatakować egzekucją, aby go wykończyć. Przy okazji odzyskam też trochę zdrowia. Ten złoty pasek na górze to jest nasz pancerz. I on się regeneruje pod, poza walką, kiedy nie otrzymam przez jakiś czas obrażenia. I on po prostu działa jak tarcza w innych grach. Tylko, że Space Marini nie korzystają z żadnych tarcz energetycznych. Mają po prostu zasilanie tego pancerza. Teraz mam dość srogi ostrzał akurat na głowie swojej. Odpalimy furię, żeby się utrzymać przy życiu. I pozbędziemy się tych tutaj strzelczyków. Dobra. Wygląda to, że pokonaliśmy tę hordę tutaj. Musimy teraz szybko opuścić ten budynek, żeby nie wybuchnąć razem z nim. Oto wielkie oddziało właśnie się wali. What is your situation, Lieutenant? We're gathering our wounded and are heading to the Andris habitation block to establish an outpost. With the cannon down, our support craft will land there. Very well. My battle brothers and I must secure any operational warlord-class titans before the orcs can loot them. Good luck. Okay. Jeśli chodzi o fabułę tej gry, to jest całkiem prosta. Po prostu mamy planetę Manufaktorię, na której składane są tytany imperialne. I ona została zaatakowana przez orków. Do czego oczywiście Imperium nie może dopuścić, żeby oni zdobyli te tytany we swoje paszywe łapska. Więc zdecydowano się wysłać najbliższą drużynę z Ultramarines właśnie pod wodzą kapitana Titusa. Czy raczej Titusa, no. Nie spraszczajmy naszego aż tak bardzo, co? No i jest tu kilka tytanów. Są orkowie, oni mieli to działo, dzięki któremu blokowali wszelkie statki kosmiczne Imperium i rezydujący tu regiment Gwardii Imperialnej ledwo się trzymał. No ale teraz, kiedy działo zostało zniszczone, już właśnie widzieliśmy tu kilka Walkirii, które przywiozły zapasy Gwardii Imperialnej. Ale i tak główną siłą jest właśnie ta trójka Marines, która jest za mną. I którym nic nie może stanąć na drodze. To mam właśnie pokazać, jak tytanicznie potężni są kosmiczni Marines w porównaniu do zwykłych żołnierzy czy do orków.
Dobra, tutaj nic nie ma. Ruszamy. Zaraz powinniśmy napotkać jakichś przeciwników. Oczywiście mowa tutaj o zabudowie gotyckiej Imperium produkowanej. Właśnie produkowanej przez Adeptus Mechanicus, czyli kapłanów maszyny. Bardzo te takie mroczne, gotyckie zdobienia. Te takie łuki. Wszystko w tej technologicznej oprawie, nie? Wchodzimy do walki. Ciachamy tych orków sobie wszystkich. O nie, odejdź! No i mi wybuchła. Na szczęście zdążyłem trochę się oddalić. Nie, słyszę kolejne potworki. Gdzie jesteście? Tam. Dobra. Pozbyłem się jej. No już tylko niedobitki zostały. Dobra, tutaj chyba nic nie ma, więc udamy się w tę stronę. Tak, tam mamy iść, dokładnie. Musimy się pozbyć tych orków tutaj. To są zwykli rębacze, więc nie stanowią zbytniego wyzwania. No tu jest wprowadzaniem jakieś pociągi. Ciekawe po co. Mimo że orkowie są na tej planecie od 3 czy 2 tygodni, to już wszędzie widać ślady ich obecności. I te orkowe ozdoby na pojazdach. O, właśnie przyjechali tym pociągiem tutaj. One wydają charakterystyczne dźwięki, dzięki czemu można je właśnie wyciągnąć, zanim się zbliżą. Ale trzeba być czujnym. O, kolejne idą. Dobrze, podchodźcie do swoich. Gdzie jesteście? Tutaj. Uj, to jest dość wrażliwe. Wyciągnę pistolet, bo one giną na pociskach od czegokolwiek, a pistolet nie ma zużywalnej amunicji. Więc to jest chyba najskuteczniejszy sposób radzenia sobie z nimi. Nie, bym się stąd wycofał jednak, bo w takich wąskich korytarzach mogą na nas łatwo zeskoczyć z góry. A to mogłoby być mordercze. Okej, doszliśmy do jakiegoś punktu dalej. Now to stop this ramp. Time to impact. No more than 6 minutes. Time enough. Aha, ten pociąg to jest taran bojowy orków, który wypuścili na mury obronne Gwardii Imperialnej. Musimy go zatrzymać w ciągu 6 minut. Tutaj idzie jakiś pancerny ork. Walka z nimi jest dużo cięższa. Właśnie dlatego, że są dobrze opancerzeni. Ale kopniak w twarz powinien na niego podziałać. Bił tutaj burszuj.
Wow, ale udało mu się mnie złapać. Ciężka z nim jest walka. Może uda się go zastrzelić. Najlepiej byłoby go odgłuszyć i przejść do walki wykończającej. O tak. Dobra. Musimy szybko podążać w przód. A tu z tego statku cały czas nam dropią kolejni orkowie. I kolejni pancerni. Ale nasz miecz łańcuchowy dobrze sobie z nimi radzi. Kolejny pancernik. Już go nie ma. Dobra. Musimy uzyskać kontrolę nad działkami przeciwlotniczymi z tego pociągu i zestrzelić ich dropship, bo on ciągle nam tu przeszkadza. Ciągle zbliżamy się do umocnień gwardii. Okej, to jest taka walka z minibossem troszeczkę. Mamy działo plazmowe, który musimy strzelać do tego statku. Niestety teraz nam przyszedł na tyły. Ok, wrócił. Trzeba dbać o przegrzanie, nie możemy go przegrzać. Ej nie! Co to się dzieje? Czemu aż tyle mi obrażeń za to? Furia mi powinna trochę odnowić życie. Halo, panie statku. Teraz jest nade mną. Aha! Zrzucił mi tu burszuja. Oj, chyba zginę sobie. Troszeczkę. No właśnie tak. I za każdym razem, kiedy umieram, jest jeden z takich właśnie cytatów imperialnych. No przecież spróbujmy jeszcze raz. Pędzimy na górę. I strzelamy do tego dropshipa. Przegrzany. Co on teraz robi? Będzie nawracał. No łap, łap, łap. Aha, no tak, mogę go też podnieść. To działo. Z stojaka. I starać wykorzystać się też osłonę, którą tutaj mam. Niestety nie mogę z nim biegać, kiedy mam go w ręce. Co jest dość logiczne w sumie. Ciekawe, jak poradzi sobie z burszujem. Dobrze, nawet go zabiło.
Dział plazmowy jest jedną z najpotężniejszych broni, które może nieść w swoich rękach kosmiczny Marin. Więc nic dziwnego, że tak łatwo sobie z nim poradziło. Już pali się ten dropship. Nie powinien wytrzymać jeszcze zbyt długo. Tylko, że te pociski są dość powolne, a on cały czas się rusza. Dobrze, chyba się udało. Tak, i wpadł jeszcze do tego na pociąg, niszcząc wagony. Dobra, co teraz? O, rozbiliśmy ten taran. The manufactorum still holds. Some Imperial Guard units made it here after all. They cannot hold for long. We must hurry. Trzeba pomóc gardzistom w odpieraniu szturmu orków. O, co to? Serwoczaszkę widziałem. Serwoczaszki to są takie urządzenia. Takie sondy. Robotyczne. Akurat to służy Inkwizycji. Experimental weapon. We need to find the Inquisitor before the orcs do. No, ciekawe. Kiedy Inkwizytor bierze się za wynajdowanie broni, to należy się czegoś obawiać, bo oni mogą działać praktycznie bez żadnych ograniczeń. Jako jedni z niewielu ludzi w Imperium. Więc mógł zrobić coś całkiem ciekawego. Ale dźwig. Dzień dobry. Orkowie. Dobrze. Chodźcie tu. Na ziemię. Macie granata. Łapcie. Dobrze. Powal go i zregeneruj się. O tak. Uciekają przed nami? Tak, uciekają. Zobaczmy dokąd. Aha, poszedł zebrać jeszcze jakieś posiłki. Ależ to nie działa, panowie orkowie. O, idzie burszuj. Odpalmy furię i po prostu z nim zawalczmy. O tak. W trybie furii możemy pokonać każdego. Everything is under control. Again!
Podani tu się znaleźli, to ja nie wiem. Wchodzimy do środka. Kolejni strzelcy. Pojedynczy orkowie nie stanowią zagrożenia. O, a tutaj burszuj. I ta bitwa na dobry koniec właśnie zakończy nasz pojedynczy odcineczek ze Space Marina. Ja sobie będę grał w tę gierkę, bo mi się podoba. Akurat mnie tak wzięło, żeby sobie ją przejść po raz jeszcze przy okazji tej serii z Dawno War'a. No i tym pozytywnym akcentem. Sobie skończymy. A tam jest w tle takie wielkie plazmowe działo. Zapewne, które ma zostać zawieszone na jakimś tytanie w tej fabryce. No to co? Żegnam. Do zobaczenia. Cześć.